sprawę. Mam. Jakie branie? Drętwa była. Normalne branie miałeś. Albo ktoś mu coś dał na tej zabawie, że stracił orientalność. Później mógł zostać też pobity. Wróżka twierdziła, że i chłopak, i dwie dziewczyny coś mu mogli zrobić i wywieźć. Jezus Maria, on nie żyje! Boże, co byście zrobili? Coś ty zrobił! Coś ty zrobił, ty idiota! Zabiłeś człowieka! Zabiłeś się! Człowieka! Nie panikuj, zamknij się! Otwieraj bagażnik! Panikuj. Bagażnik otwieraj! Spokojnie. Co wy robicie? Co wy robicie, no? Co wy z nim robicie? Gdzie wy go zabieracie, no? Jest 2 lata, śladu żadnego nie ma, nie ma odzewu, nic. No, gdzie się możemy tak go zostawić? Co wy wyprawiacie w ogóle? Odbiło wam już do reszty, to jest was na ludzie, no! Nie można tak robić! W studiu jest między innymi mama Piotra, mama, która wierzy, że Piotr żyje, że stało się coś dziwnego, że nie mamy tu do czynienia ze zbrodnią. Stąd, skąd u pani takie przekonanie? Nie wiem, ale cały czas wiem, że Piotr żyje. A to co pani sądzi, co wtedy się mogło wydarzyć, jeśli nie przyjmiemy takich hipotez tragicznych, jakie wspólnie tu skonstruowaliśmy z policją? No może to jest wypadek, ale może nie tyle śmiertelny, co gdzieś wywiezione ciało i może Piotr nie wie, kim jest. No fakt, takie historie zdarzały się, choć rzeczywiście bardzo rzadko. Ale wiecie panie, co mnie bardzo zastanawia w tej całej sprawie? Piotr ostatnie godziny spędził w gronie przyjaciół, kolegów. Wcześniej też utrzymywał te przyjaźnie, miał osoby sobie bliskie, był człowiekiem lubianym. I proszę sobie wyobrazić, że nikt na temat tej sprawy nie chciał z nami, przedstawicielami programu 997, rozmawiać. W ostatniej chwili uciekł nam najbliższego kolega, bodajże pani sąsiad. Uciekł przed kamerą, mimo to, że umawialiśmy się kilka dni przed tym programem, że go nagramy w Częstochowie. Czyli musi być jakaś tajemnica, skoro ludzie nie chcą stanąć przed kamerą i powiedzieć, co się wtedy naprawdę wydarzyło. I to właśnie najbliżsi, którzy go zabrali, poszło ich 6, wróciła 5. Jeżeli idzie grono przyjaciół, to się grono przyjaciół pilnuje. W tym wypadku grono przyjaciół się nie pilnowało. Puścili Piotka samego. Jesteśmy przekonani, że są osoby, które wiedzą, co z Piotrem się stało, a co dalej być może są osoby, które są związane z tą sprawą i nie może być w takiej sprawie zmowy milczenia, a z taką sytuacją najprawdopodobniej mamy do czynienia. Policja ma również nadzieję, tak jak rodzina, że Piotr żyje, ale oczywiście w tej pracy policyjnej musimy brać pod uwagę różne wersje, w tym również, że niestety Piotr został ofiarą przestępstwa. Przesłuchano prawie wszystkich uczestników tej zabawy. Na chwilę obecną niestety te czynności związane z przesłuchaniem, ale i również sprawdzenia na miejscu zdarzenia. Przypomnijmy, że tam pracowało kilkudziesięciu policjantów sprawdzających cały teren blachowni, okolic, sprawdzających lasy, płetwonurkowie, którzy pracowali na miejscu. Szereg innych czynności. Niestety to nie zbliżyło nas do rozwiązania tej sprawy. Może ktoś, który jechał, może Piotra widział albo na trasie, albo w autobusie i wie, gdzie Piotr mógł się przemieszczać. Bardzo apeluję do tych ludzi w nowy rok i do wszystkich. Proszę pomóżcie. Ocalić mi syna. A jeżeli ktoś go przetrzymuje, nie róbcie mu krzywdy, bardzo proszę. On powinien zgnić w więzieniu, to zboczeniec, który zabił moją córkę, a wieczorem już tańczył na dyskotece. Tak mówiła po wyroku Sabina Marzec, matka bestialsko zamordowanej 14-letniej Agnieszki Skalet. Sprawą tą zajmowaliśmy się w naszym programie
blisko 3 lata temu. Miała 14 lat. Uczyła się w gimnazjum w Kaletach koło Lublińca. Była uczennicą przeciętną, ale trudności wychowawczych nie sprawiała. Tragedia rozegrała się 21 czerwca 2006 roku. Po powrocie ze szkoły Agnieszka wzięła ze sobą dwuczęściowy, granatowy kostium kąpielowy i pieszo wybrała się nad staw do pobliskiego lasu. Tylko będzie o 20. Nad stawem opalała się. Po jakimś czasie nad staw przyjechał również 17-letni Dawid. Spotkanie to było przypadkowe. Nad wodą oboje przebywali do 16. Później chłopak podwiózł dziewczynę do Kalet na bagażniku. W trakcie drogi Agnieszka telefonowała do kogoś, z kim umówiła się na spotkanie na ulicy Rymera. Jest to o tyle dziwne, że nie miała ona telefonu, musiała go więc od kogoś dostać. Tak? Słuchaj, ja już wracam. To my czekamy na ciebie na ulicy... Co to jest za ulica? Nie wiem. Rymera. Na Rymera. No cześć. A to co? Cześć. Nowy, dwuosobowy, terenowy? Daj spokój. Twoja torba. Agnieszka wsiadła. Było to około 17. Dziś już wiemy, że tę nieprawdziwą wersję wymyślił chłopak, przyszły morderca Agnieszki, Dawid. Tego popołudnia Agnieszka zniknęła. Zaczęła się niepokoić, jak już było po... Godzina się zbliżała 10. I może jeszcze gdzieś przyjdzie, może, bo myślała, że pójdzie na to ognisko, co ona mi kiedyś mówiła. No, ale nie ma ją. Do 5 rana, że czekała, bo jeszcze miała drzwi otwarte. O, dziewczynki, dobrze, że was widzę. Dzień dobry. Nie wiecie, gdzie jest Agnieszka? Nie, a coś się stało? No, powinna być w domu, a jej nie ma. Ona była z jakimiś chłopakami chyba umówiona. No, wiem, że tam była, tylko że powinna już być w domu. A zaraz, przecież Darek nam powiedział, że odwiózł na rowerze pod sam dom. Chodźcie, pomożecie mi szukać Darka i Agnieszki. Wy trójka, tutaj z dziewczynami pójdziecie w tamtą stronę, natomiast panie tutaj z wami wzdłuż tej drogi. Musiało się coś stać. Agnieszka! Uciec też by nie mogła uciec, bo nie miała powodu. Zagrożona nie była we szkole. Kontakt miała z nią we szkole, także we szkole było dobrze. Na nic się zdały wielodniowe poszukiwania. Po 10 dniach, 2 lipca 2006 roku w lesie, około 2 kilometrów od Kalet, przy końcu leśnej drogi, znaleziono zwłoki dziewczyny przykryte stertą gałęzi. Zwłoki były ubrane tak jak wtedy, gdy Agnieszka wyszła z domu. Głowa oddzielona była od tułowia. Po żmudnym śledztwie policja nie miała wątpliwości. Zabójcą Agnieszki jest jej kolega Dawid M. Eksperyment przeprowadzany jest w kompleksie leśnym leśnictwa Lubocz. Z tamtej strony myśli. Pieszo, bo tu nie szło przejechać rowerem. No i gdzieś tam może z 5 metrów dalej, gdy ja szłem, no to ten. To co ona właśnie mówiła, co uderzyłem pierwszy raz. W którym miejscu to było? Tak? Tu gdzieś, nie? Tu. Tu. No i... Tu ją uderzyłeś ręką? Tak. Dobrze. Dalej? No tu, tym ręką, teraz tu przeszła, może gdzieś dotąd, no to się rzuciła na mnie. To mi chciała tym, nie? W jaki sposób? Opisz to jeszcze raz, jak się na ciebie rzuciła. No, no ma od tyłu i chciała mnie uderzyć. I no, że chwyciłem ją za rękę. No jako nie wiem, no i ta leżała kubka drzewa, nie? Kij taki cieńszy był. Ale trzymałeś ją w tym momencie za rękę? Bo mówisz, nie. Że chwyciłeś ją za rękę. No ale to tutaj, ja nie? I tak? Ona się i wiesz, chciała z tym. No, i podrapała mnie tu za szyję. No to już nie tylko kobyk, no i z kobyka uderzyłem ją w twarz. Nie? No i ona stała za mną, nie? No już się no... Niech podejrzany zademonstruje to przy użyciu... No dźwigłem z tej kubki ten, no i tak. No. I w co trafiło? W tu gdzieś, w okolicy tego. Tak. Czego? Twarzy, szyi? No twarzy i szyi, tak. No tak, gdzieś tak trafiło. Czy ona się przewróciła po tym uderzeniu? Tak. Jak leżała? W jaki jak sposób? Leżała? Jak była ułożona? Tak na przodzie. Na plecach, nie? Na plecach leżała. Tak. No i podeszłem,
Był tak przyczynio latyny, lekko, nie mocno. No i mówię mi, że ma się śmiać, to no, krzyczała coś tam i tak, że coś mnie tam wyzwała, no, i mocniej przyciszyłem. No i potem tak jakby dychu nie zabrała, no i jak potem już ten, że w ogóle nie oddychała. Po może nie, po minucie. Jak długo podejrzany ją tak trzymał? Minutę może półtorej. No i mówię, kazała mi, żeby się nic nie śmiała. No i potem już nie żyło. Czy Agnieszka się broniła w jakikolwiek sposób? Rękami odepchła, ten chciał odepchać. Odepchła go? Nie. Dlaczego? No bo właśnie. No i potem, jak już tutaj leżała, to podeszła do niej i w pyzga strzeliłem, że ma ten. Żeby stała, już nie wiedział, co zrobiłeś. Po 3 latach 19-letni Dawid M. stanął przed częstochowskim sądem okręgowym. Dawid M. skazany został na 25 lat więzienia. Najwyższy wymiar kary, jaki sąd mógł wymierzyć osobie, która zabijając nie miała skończonych 18 lat. Kończąc ten program i żegnając się z Państwem, liczę na Państwa pomoc za tydzień, kiedy to między innymi przedstawię okoliczności zabójstwa Leszka Omielianowicza z Suwałk. W robocie chyba płacą, ale dobre i te parę groszy, nie? Lepsze to niż wiesz. Wiesz co, ja się muszę oddać. Co, ja też. No. Dobra. Pozwoliłem wam oddać się, cwele? Co tu powiedziałeś? A zaraz ci naleję do twojej. Pozdrowienia od Jolki.